Raz, dwa. 3, 2, 1. Start. Akcja. Akcja. Witamy Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika Załoga i Marlena Załoga. No tak. Słyszysz to? Co? Fent. Tak. Widzisz to? Widzę. Ale Wy nie widzicie. Zaraz zobaczycie. I w dzisiejszym odcinku, jak widzicie w tle kombajn, przygotowanie do żniw. Zwlekałyśmy z tym, ale to wszystko po to, aby wszystkie części nam zjechały i abyśmy mogły zrobić to za jednym zamachem, także co? Dzisiaj będziemy wymienić serduszko kombajn. Znaczy może nie serduszko. Nie, to zabrzmiało jakby jakaś straszna awaria w nim się wydarzyła. No, bardzo potrzebną rzecz. Zgadnijcie co? Bez tego nie odpalicie kombajnu. I takie chwila namysłu. Dobra, akumulatory. Akumulatory, no i co jeszcze? Na razie akumulatory. No dobra, to na razie akumulatory. A co więcej, to zobaczycie w danym odcinku. I w sumie akumulatory wymieniamy z racji tego, że poprzednie, które wymieniałyśmy w ciągnikach, pochodziły z firmy Kramp, to wymieniamy na akumulatory z firmy Kramp. Ogromne zaskoczenie, prawda? Ale tutaj jako ciekawostkę powiem, że mamy tutaj dwa akumulatory i jeden z akumulatorów, który jest w kombajnie, jest akumulatorem oryginalnym. Więc tak naprawdę zauważcie, ile lat ma kombajn i ile lat pracował dany akumulator. A z racji tego, że akumulatory, które mamy właśnie w ciągnikach tutaj krampowskie, sprawdzają się u nas i bardzo dobrze, tak naprawdę nie ma żadnych awarii z nimi związanych, dlatego zdecydowałyśmy, że założymy je również w kombajnie. Także więcej roboty, mniej gadania. Zapraszamy na nowy odcinek na naszym kanale. No, pobudka! Jak co pani powie? Trzeba wyciągać i zakładać nowe. Widzę, że już tatuś się zabrał, bo nie wytrzymał. Jeden jest wyciągnięty, no i drugi, jak widać, jeszcze siedzi. Kombajn z wierzchu został umyty. Werka coś tam mi... Coś tam! Ja posprzątałam w kabinie oczywiście. Więc tak, coś tam zrobiłam mi... najwięcej z wszystkich. Powiedzmy, coś tam mi pomogła. Ale w środku jednak zostawiłyśmy wszystko na potrzeby dmuchawy, także będziemy się w tym roku ratować dodatkowo nią. Ale to już po żniwach. No i w sumie w trakcie zobaczymy, jak będą przebiegały dane żniwa, czy będą mokre, czy będą suche. To też będzie wpływało na to, jak będzie można je oczyścić. Nagrywa się. Co? Nikodem wyłaś, nagrywa się. No? To taki zdziwiony jesteś. Z racji tego, że akumulatory trochę ważą, prawda, to trzeba zrobić próbę techniczną. Jest bardzo leciutki. Baby na wsi są raczej... Dwoma poluszkami pod nią. No, no. Dobra, trzema. No wyżej, wyżej. Nie, powiem powoli. Widzieliście to? O! Pięknie. Widzisz? W sumie nie w tym miejscu, bo w tym miejscu zawsze wiem, że nie w tym miejscu, ale nie miałam cię postawić. Tak, w tym miejscu, w którym Werka nam wstawiła akumulator, jest zawsze to takie, taki baniak z wodą, z kranikiem, gdzie można sobie umyć łapki. Także klucze nawet nam już tatuś przygotował. Kupiłam dzisiaj też nowe klemy. Muszę to pokazać. Smar miedziany. Że co, że Nikodem się ubrudził? Nikuś, do prania jesteś. W dobrą stronę pani kręci? Tak. Tak się składa, że... Że tak. Tak, że tak. Jeszcze chyba trochę. Prawie nie... Nie używa. Chociaż mu przytrzymaj z tej strony ten... Gumę. Na nogi. Trzyć te. Teraz by się przydało, żeby znowu to potrzymała. I żeby je tu poustawiać, bo one o tak chyba mają stać. Więc wzdłuż. Chociaż myślę, że za dużo tutaj nie zgarniemy.
Dobra, Marlenka, jedno siedzi, twoja kolej. O kurde, musisz mi pomóc. Mówiłam, że widzisz, jak zapniesz jednego... Ja jestem silniejsza niż ty. Mówiłam, że jak zapniesz kurde, jednego, to trzeba o to przytrzymać. Sama dam radę. Aż no Marlenka. Nie wiem, czy dasz radę. Widzisz, i tutaj przez to będzie teraz ciężko. Uważaj na moje palce. A kij z twoimi palcami. Albo akumulator siedział. No i co? No i lipa. Podmyśl to. No nie wejdzie się, tego się nie podniosę ci wyżej. Klemę przeszkadza. Żeby tutaj zdjąć zawleczkę. A gdzie jest psik psik? Dzisiaj kupione psik psik. Chcesz trochę na zęby? Ładnie dookoła. No czekaj. Wystarczy. Ładnie byś sama nie zrobiła. No i co teraz? To trzeba rozsunąć. Bo tu nie najdzie. Nie rozsuniesz, bo tu jest zabezpieczenie. Tutaj jest dosunięty? Ten po prostu ma być i dalej. Ale tamtu pierwszy trzeba najpierw. Trzeba też zrobić tam psik psik. Masz. Weronika robi psik psik. Dokładnie. Zmijaków. Z tej strony jeszcze. Dobra, wystarczy. A to nie ty miałaś robić? Dobra, dobra. I wtedy nadchodzi taki moment, że przychodzi siła wyższa. Czyli siła takie dwa razy Marlenka z Weroniką. I ta siła wtedy jest niezawodna. O tak, dziecko się wybrudziło. Widzisz, Weronika, jednak ty nie masz siły. No nie chciała wejść po prostu. To są... To nie jest moja wina. No, siła wyższa. Załoga kompany. Jaka siła wyższa? No to jest siła wyższa na ekranie teraz. Nie, po prostu większa siła, a nie siła wyższa. No, tak jakby. Oj, bo wsadzają te akumulatory, te kombajny w takie miejsca, że ciężko. Powinno być na szufladka, na prąd. Składasz, wyciągasz. Na prąd, do gniazdka. Co do gniazdka i co? Gdzie byś... No naładować, jak taki telefon jedziesz. A. Weronika, to kurde, będzie fabrykę poprawiać. Albo ładowanie na energię słoneczną. No, panele słoneczne na dachu kombajnu. No. I Weronika, która siedzi tam z miotłą i je przyciera od kurzu. No bo zakurzone nie działają, wiadomo. Ale wtedy za darmo jeździsz. Oj. Jak nie to by, jak za to byś nie zapłaciła, to za drugie byś zapłaciła. Bo wtedy co? Jak coś, co nie pracuje, to się nie psuje, co nie? No ale to by tak nie jest. Pracowało, to by tylko leżało na dachu. Akumulatory też przecież leżą. No. Nie do końca. Nie wiesz, co się dzieje, jak się zamknie klapę. Tańczą. I teraz zacznę tym tekstem z TikToka. Czyste rączki to podstawa. Często nas pytacie. Nie żartuję. Dobra, a teraz idziemy sprawdzić, czy one są coś warte. Ale to zabrzmiało. Jak mogę zdradzić, to te kabelki są tutaj podpowiedzią, ponieważ będzie tutaj zamontowana lampa. Lampa jest już w pudełeczku, także zamontujemy tutaj lampę, żeby po prostu można było ładnie widzieć, jak się sypie zboże nam z rury na przyczepę. Wera już w kombajnie. O, Helen też bez Heleny nie będzie żniw. Nie kupiliśmy, nie będzie żniw. O, poszło. A w ogóle to Weronika, jak była mała, nazywałyśmy Miśkiem i ostatnio sobie kupiła klapki z Miśkiem. Trochę brudne, ale... No się pracuje, są brudne. Także dobra, tak. To dawaj. Pamiętasz, jak to się robiło? O, pani. Buczy. Jeszcze teraz ten
gazu. W samochodzie. Dobra, to wyjeżdżamy. Ciągniesz tam. Mogę cofać? Niewygodnie. Tak. O właśnie. O. Akumulatory zostały wymienione, także pora na część drugą. Czyli wymiana, montaż lampy, bo w sumie nie ma co wymieniać z racji tego, że są tutaj kabelki. A w sumie też pokazywałam to Wam chwilę wcześniej. Teraz troszkę zdążyło już minąć kilka godzin od wymiany akumulatorów. Zmieniła się temperatura, więc jest przyjemniej, da się oddychać. No więc ogólnie ta drabina nie jest tutaj przypadkowa. Zaraz jeszcze mam 13. Więc chcę Wam coś pokazać, bo w sumie wczoraj zrobiłyśmy coś z Werą w kombajnie. A mianowicie, zapraszam. No wiecie, przygotowania do żniw ogólnie trwają jeden dzień, tylko zawsze się zaczyna to wcześniej. Dlatego potrzeba była taka, żeby wymienić pas na mucarni. Taki myk. 13 to jest taki klucz, że jest normalnie uniwersalny. Więc wymieniliśmy pas na mucarni, także Wera Wam go zaraz pokażę. Mieliśmy już różne pasy, ponieważ w zeszłym roku no, wymieniliśmy ich kilka. Mieliśmy po prostu awarię, więc z tych, które miałyśmy, to najlepszy okazał się ten zębowy, dlatego też teraz, jeżeli miałyśmy kupować jakiś pas, no to po prostu wybrałyśmy ten taki, ja go nazywam zębowy, nie wiem, czy on jest profesjonalnie zębowy, ale Wera Wam już go pokazała i jeżeli chodzi o części, to my zaopatrujemy się w sklepie internetowym. Co? Mizer. Co? Popatrz ci pod nogi. Przepraszam, w sklepie internetowym Mizer i z kodem GR Załoga macie zniżkę, także warto tego kodu używać, zarówno na filtry, lampy, także zarówno produkty właśnie TT Technology, czy właśnie, co jeszcze, HiFi filter, również znajdziecie właśnie w ich ofercie, także jeżeli chcecie się przygotować do sezonu, jeżeli macie jakąś awarię, to jak najbardziej z wysyłkami jest tak naprawdę z dnia na dzień, możecie się zaopatrzyć w potrzebne części. O czymś teraz zapomniałam? To można już Ciebie, Weronika, stąd przeprosić? Zamknę. No. No, także tak. Więc co miałam pokazać, to pokazałam z tej strony. Teraz przyjdziemy na tą właściwą stronę. No. I tak naprawdę już wspomniałam tak naprawdę, z jakiej firmy będziemy miały lampę, to zaraz Wam pokażę. Pozostałe tak naprawdę również mamy tutaj zamontowane z danej firmy. Na przykład tutaj taką roboczą. O fu. Plewy. Taką roboczą na magnesik. Wcześniej ona była oryginalna na taki metalowy właśnie tutaj kątownik i można było sobie ją wyciągnąć z tej zapadki, a teraz po prostu jest na magnesiku, więc uważam, że nawet jest bardziej praktyczna. A w sumie lampy tutaj były wymieniane w zeszłym roku, tyle że tutaj tak naprawdę nie zdążyliśmy jej wmontować i nie dobraliśmy właściwej, także w tym roku naprawiamy ten błąd i prezentuję Wam nową lampę. Fajna ta 13. Ale dobra, to nie o 13. Mamy tutaj lampę roboczą TT13330 i jest to lampa rozproszona. Dlaczego rozproszona, nie jest kupiona? Bo jakby nie było, jest to miejsce, gdzie po prostu ten kąt padania światła musi być szeroki, aby obejmowało i ciągnik, i przyczepę. Wiadomo, jak się będzie sypało zboże z rury. I tutaj w kwestiach technicznych to mamy oczywiście tutaj wszystko podane, napięcie, jasność, 3200 lumenów, klasa szczelności, moc, barwa jasna 5700 kelwinów i 4 LEDy Osram. Żywotność 50 000 godzin. Także sobie zaraz ją rozpakujemy. Muszę przeprosić, Wera, potrzymaj mi moją 13. I na początek mamy ulotkę. Instrukcje oczywiście z montażem i tak dalej. I w środku malutka lampusia. Malutka, ale można powiedzieć mały alewariat. Zobaczcie, jak ona jest mała. Taka po prostu na piąstkę. I tak naprawdę uważam, że będzie spoko wyglądała, ponieważ
To jest takie jakby nie było malutkie miejsce na górze. I obok jest w praktycznie takich samych wymiarach kamerka, tutaj z tej strony położona, więc na razie mogę to Wam tylko ją przymierzyć. Także jeszcze raz model, dane, jeżeli chcielibyście ją zamontować u siebie, to jak najbardziej możecie wpadać zarówno na stronę internetową właśnie firmy, jak i na sklep internetowy Mizar. Więc zaraz skoczę i pokażę, jak wygląda. Drabina w gospodarstwie to jednak niezawodna rzecz. Tutaj mamy kabelki, więc ona będzie w ten sposób tutaj wyregulowana, włożona w dziurkę będzie śruba i mniej więcej tak będzie wyglądała. Także uważam, że spoko. No dobra, panie, mam 17, śruba 10. Ideolo, mam nadzieję. Weronika, robisz za wróbelka? No. Patrzcie, jaka chętna. Lampę poproszę. Już. Ale prosi to się świnka, jakoś ładniej poproś. To będziesz sama montować. I to jest dobry argument. Przepani. Lampa dla pani. Przepani. I teraz do ilu liczyć, aż zgubisz podkładkę, aż ci wypadnie? Tak nie będzie. Będzie, będzie. Czas pokażę, czas pokażę. Kompletuj, miśka. Kabel chyba na wierzchu jest. No. O tak o. A tak oło. O tak oło. Najpierw idzie płaska. Podkładka. Już łapać? Jak chcesz. O kurde. Co? Kabel troszkę przeszkadza. Czy napotkała pani już jakieś pierwsze trudności? Tak. Ale chyba wyszło. Chyba już. Teraz ostatnia część. O. To już zostało tylko przyjemna część, kręcenie. No to zależy. Na razie paluszkiem. Jeżeli macie jeszcze zaległości u nas filmowe, to możecie zobaczyć u nas na kanale, jest nagrany odcinek, no mocniej. Jak wymieniałyśmy lampy w danym kombajnie. I od razu macie też tam porównanie odnośnie światła nocnego oczywiście przed i po wymianie lamp, także jest taki odcinek nagrany. Z tą lampą też pewnie zobaczycie ją w akcji, ale póki co Wera musi póki nam ją... Póki co jest tu za mało miejsca, żeby... Wera musi nam ją zamontować. O kurde, Mać, patrz jaki myk. Aj, wszystko ci się kręci. Bo tu chyba nie w tą stronę potrzeba. No. Coś może jeszcze dzisiaj z tego będzie. Tu trzeba dokręcić jeszcze, bo lata. Tylko tam śrub nie porywaj. Nie bój się. Ogólnie muszę wspomnieć, od razu mam taką historyjkę na tapecie, że tato miał takiego starego, bardzo dobrego klucza. Trzeba mi malutki klucz. I kręcił tym kluczem wszystko, nakładał nawet na ten klucz rury, żeby po prostu dociągać śruby i Weronika, chyba to w zeszłym roku, tato dał jej, co się cieszysz, tato jej, to chyba przy oponach było, tak? Przy no. oponach, dał jej tego klucza, masz Weronika dokręć i co Weronika zrobiła? Weronika dokończ ty? Coś ci się pomyliło. Jak mi się pomyliło, co zrobiłeś z tym kluczem? Nie przypominam sobie sytuacji. Tato, co się stało z tym kluczem? Urwała. No, urwała, także no, dwóch świadków jest Weronika. Weronika ma w tych łapkach, pomimo tego, że pazurki długie, ma parę baba. I ty, czekaj, trzeba go podnieść. To się na końcu podniesie. No, ale ona już jest mocno skręcona, patrz, czekaj. O, tu klucz. O. Chyba trochę no, niżej. Bo świecić? O tak. Na rurę, to tak gdzieś. Ale krzywo jest jakoś. Bo jest skręcony. O. Weronika, jak dokręci, to nikt już nie odkręci. To trzeba będzie
tutaj uchwyty obcinać kątówką. A to można w tą stronę kręcić. Lampu będzie świecić, czy nie będzie no świecić? No będzie, czy musimy poczekać chwilę. Tatuś szuka wsuwek, zobaczymy jak się ta sytuacja zakończy. Ale póki co Weronika chce mnie wyprawić na tamten świat. Sytuacja w toku. Widzicie? To małe. Pyrogów się u babci najadła i unosi. Także babcie nie dawajcie dzieciom pyrogów, bo później o, takie o. Chcesz kluczem oberwać? Mam trzy. W zależności, którym chcesz. Trzynastką. Dobra, dobra ci. Zwykłą trzynastką. Idzie moc nieczysta, albo siła nieczysta. I co będzie to z tego? Nie wiem. Złazim. Jeżeli się zastanawiacie, kiedy my to wszystko ogarniamy, to patrzcie. Na bieżąco, panie. Co? Wszystko, telefon w ręku, to nie jak kiedyś, że się kalkulatory rozkładały, co nie Wera? No. Wszystko na bieżąco. Przygotowania kombajnu przerwała nam pogoda, ale nie ma tego złego. Dzisiaj akurat przyjechał do nas mobilny serwis klimatyzacji i pompujemy klimatyzację do naszych maszyn, zarówno do kombajnu, jak i do ciągników. W pierwszej kolejności idzie kombajn, podstawiony idealnie. I zaraz będziemy pompować jeszcze dodatkowo ciągniki. Jeżeli wasze maszyny również potrzebują klimatyzacji, to proszę bardzo, jak na dłoni, dosłownie, jest telefon kontaktowy. Śmiało możecie się kontaktować i nabić sobie klimatyzację do swoich maszyn. Teraz warunki pogodowe są wiadomo jakie, także klimatyzacja jak najbardziej się przyda. Piękny zachodzik słońca. Się błyszczysz? Sekuracyjnie położyłyśmy drabinę, żeby nie zmiotło kombajnu. O, widzisz, do czegoś się nadajesz. Nie w tą stronę, bliżej. To i tej strony. Uważaj, koło. Widzę. O tak? Nie, teraz z tej strony bliżej. My już źle postawiliśmy. Bo tamtym powinno być tu. A tak będzie źle? No bo tak jest dalej od koła. Chyba, że da się to przesunąć. Co przesunąć? No, tą listwę na dole. Nie. To musimy odwrócić. Że niby teraz ma być lepiej? Na prosto. Bo patrz, teraz postawię pod samą oponą. Widzisz? No, ale bliżej z tej strony musi być, widzisz? Dobrze jest. Teraz. Wcześniej było lepiej, co nie? No idealnie jestem. Ona mówi, że idealnie. No co? I co, po co ty tam wlazłeś? No dawaj, co trzeba. Ona jest, tato, za wygodna. Ona wszystko chce na gotowo. To ci wystarczy? Nie. Właśnie. Ja już to skręciłam. Skręciłaś? No. Teraz to trzeba, wiesz, izolację i te sprawy. Nie liczę, że to zrobisz, ale zobaczymy. A nożyczki trzeba jeszcze jej. Ty się umiesz takimi rzeczami posługiwać? Żebyś się nie zdziwiła. Masz, pani elektryk. Nożyczki, tylko się nie pokalecz. O, patrz, jeszcze będzie śmiecić. Brak słów. Drodzy państwo, minęło już 2 godziny. Co ty gadasz? I jak pani elektryk ocenia swoją pracę? A na jaką ocenę? Ja, że mam siebie ocenić? Tak. Nie ma, tato mówi minus zero. Nie ma takiej wysokiej oceny nawet na świecie. Nie ma minus zero? Widzisz? Takiej wysokiej. Tato, ona mówi, że takiej wysokiej nie ma. Ale nie. Nie chodzi o to. Teraz jesteśmy... Zero do potęgi. Teraz jesteśmy w domu. Szkoda, że tato nie ma mikrofonu. Jedno jest, drugie też. Tato, a ile cała instalacja kosztuje do kombajnu? Wszystko gites, no, gites, majonez. Co mówisz? No to właśnie mówię, ile kosztuje cała instalacja.
bo to taki elektryk, wiecie. Aj, coś nie tak. Ono już mówi, że coś nie tak. Nie, wszystko jest w porządku. Zaraz będziemy odpalać. Zobaczymy, czy ten elektryk czegoś warty. Mówił pan, zrobił sam. Co masz na swoje usprawiedliwienie, Weronika? To, że on poszedł tam tylko zobaczyć. Ja idę teraz zrobić robotę. Aha, dobra. I co, córcia? Dobrze, że ubezpieczona. Trochę lipa. Mamo, Weronika kombajn podpala. Jakby co, to mam to nagrane. Panie i panowie. Pięknie, no. Widzisz, patrz. Prawie jak ten. Wróżbita Maciej. Widzisz? A teraz patrz, klasnie i zgaśnie. O kurde. Widzisz? Jedyny taki New Holland w Polsce. Feruje się. Chyba tak. Chyba tak. To co? Akumulatory wymienione. Klima we wszystkich maszynach nabita. Teraz co zostało? No, nie zdradzimy w takim razie. O tym przekonacie się w kolejnym odcinku na naszym kanale, na który oczywiście Was zapraszamy. Więc co? To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękujemy bardzo, że byliście razem z nami, że pomagaliście nam wymieniać wszystko. Było dobrze, że... No. Zdecydowanie, także subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie, abyście byli z nami na bieżąco. Klikajcie dzwoneczek, abyście byli z nami na bieżąco. Weronika, to nie jest twój dzień. No, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście możecie zostawiać je w komentarzach, a my się z Wami żegnamy, także do zobaczenia w kolejnym odcinku na naszym kanale. Cześć! Pa, pa!